Powołaliśmy do życia tak zwany Instytut Prymasowski Ślubów Narodu na Jasnej Górze, który jest wyrazem współdziałania Jasnej Góry z Episkopatem, a ponadto inicjatywy osobistej, która chce przyjść z pomocą diecezjom. Diecezje prowadzą swą pracę według programu, który jest układany przez Komisję Maryjną Episkopatu, zatwierdzany przez Konferencję Episkopatu i rozsyłany do kurii i prowincjalnych domów zakonnych. Program ten jest wykonywany drogą oficjalną przez kurie diecezjalne i domy prowincjalne, o co bardzo proszę w swoim zakresie. Prócz tego Instytut Ślubów na Jasnej Górze ma za zadanie przygotować pewne materiały do obsłużenia pielgrzymek stanowych i zawodowych, które będą tu przychodziły. Będąc obsłużone w dziedzinie sakramentalnej, mają być ustawione i programowo. Wyniosą więc stąd program w postaci ulotek, broszurek, instrukcji. Wyjdą z nimi w teren i będą wiedziały, co dalej robić. Zaczęło się w czasie okupacji. Pani Maria Okońska zbierała dziewczęta, które przygotowywały się do wstąpienia do sodalicji mariańskiej. I pomimo niebezpieczeństwa, że przecież w czasie okupacji każde spotkanie było ryzykiem, ponieważ Niemcy nie pozwalali na zgromadzenia ludzi, pani Maria zbierała dziewczęta, miała ich kilkaset w małych grupkach i mówiła do nich. Sama była bardzo młodą osobą, bo była niedługo po maturze i dzieliła się z nimi tym, co było jej odkryciem w życiu. Jaki jest sens życia, co to jest szczęście, kim jest Bóg w naszym życiu. I w czasie okupacji przeczytała takie słowa Mickiewicza z ksiąg Pielgrzymstwa i Narodu Polskiego. O tyle powiększycie wasze granice, o ile polepszycie dusze wasze. I zaczęła myśleć, co zrobić, żeby polepszyć te nasze dusze. I jakoś tak przeżyła to, że taki jest kształt narodu, jaka jest kobieta. Że kobieta nadaje po prostu ten sens życiu rodzinnemu, społecznemu. I chciała stworzyć tak zwany ośrodek Miasto Dziewcząt, żeby przyjeżdżały dziewczęta z różnych środowisk, kształciły się w tym ośrodku, chodziły do szkoły, żeby tam były teatry, kina, po prostu takie pełne przygotowanie do życia, a potem żeby wracały do swoich środowisk. Wiedziała, że dla takiej pracy musi mieć współpracowników i zwróciła się do kilku dziewcząt, właśnie z tych kilkuset, do których mówiła w czasie okupacji, czy by swoje życie poświęciły takiej pracy. Miała przekonanie, że muszą wtedy poświęcić swoje życie całkowicie, nie zakładać własnej rodziny, tylko poświęcić się tej pracy wychowawczej. I kilka z tych dziewcząt odpowiedziało, że tak. Pierwsze spotkanie było w Niepokalanowie u sióstr 26 sierpnia 1942 roku. Policzyły się, było ich 8. Stąd nazwa ósemka. Zastanawiały się, co to znaczy liczba 8. No i doszły do wniosku, że to jest 8 błogosławieństw. Więc każda sobie wyciągnęła jedno i po prostu to była taka ewangeliczna tajemnica życia tej grupy. Ale szukały kogoś, kto by im powiedział wykłady z katolickiej nauki społecznej. Wtedy w Laskach ukrywał się ksiądz Wyszyński. I 1 listopada poszły na spotkanie do Lasek i wtedy po raz pierwszy zobaczyły księdza profesora Wyszyńskiego.
czasie tego spotkania założycielka Instytutu, pani Maria Okońska, miała jakąś tak ogromną intuicję, że to jest człowiek, który będzie miał ogromny wpływ na naród. I wobec tego, że to wszystko ma być związane z tym człowiekiem, całe ich życie tej małej ósemki, nie tylko dla pracy w mieście dziewcząt, ale właśnie za księdza Wyszyńskiego. Kiedy pani Maria mówiła różnym kapłanom o tej swojej idei, mówili: dziecko kochane, wyjdź za mąż, miej dzieci, wychowaj, okupacja. Gdzie ty będziesz takie dzieło tworzyć? Natomiast ksiądz Wyszyński powiedział, że to jest realne. On był człowiekiem od katolickiej nauki społecznej, był znawcą katolickiej nauki społecznej i wiedział, że te idee społeczne są ważne w Kościele, są potrzebne, że jeżeli Kościół zamknie się tylko do kościoła i zakrystii, to on nie przeniknie w życie ludzi. No i zaczęło się przygotowanie do tworzenia miasta dziewcząt. Przyszło prześladowanie komunistyczne. Pani Maria za samoorganizowanie obozów akademickich została aresztowana na 3 miesiące. Nie było mowy o tworzeniu miasta dziewcząt. Siostrom zabrali wszystkie szkoły katolickie, rozwiązali wszystkie stowarzyszenia i wtedy one, te pierwsze członkinie Instytutu, zrozumiały, że tą kobietą, która na pewno uratuje naród polski, to jest Matka Najświętsza. A tym człowiekiem, przez którego to się stanie, jest prymas Wyszyński. I odtąd wszystko było za niego. Kiedy były w Powstaniu Warszawskim, 8 września oddały swoje życie za księdza Wyszyńskiego. Zgodziły się zginąć, żeby ksiądz Wyszyński był ocalony. Później pojechały na Jasną Górę, żeby tam Matce Bożej zawieść całe to doświadczenie powstania i tam przygotowywać się właśnie do prowadzenia tego dzieła, jeżeli taka będzie wola Boża. Później już to tak szło, że człowiek był raczej ciągniony przez okoliczności. Muszę przyznać, że wielkie znaczenie w tym pociąganiu człowieka do Matki Najświętszej miał mój Instytut, któremu patronuję i który chciał się poddać mojemu kierownictwu. Może właśnie po to, aby mnie, opornego człowieka, skutecznie i ostatecznie doprowadzić do Matki Bożej. To też później, w trudnych okresach życia, ale pełnych łaski Bożej, gdy się wewnętrznie komunikowaliśmy, wiedziałem już na pewno, że najlepiej wszystko zostawić Matce Najświętszej, wszystko postawić na nią. I niech ona zwycięża. Kardynał Wyszyński, podejmując posługiwanie na stolicy arcybiskupiej warszawskiej i prymasowskiej gnieźnieńskiej, podjął testament swojego poprzednika, kardynała Augusta Chlonda, który umierając powiedział: walczcie pod opieką Matki Bożej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. Nowy biskup starał się iść tą drogą. Czasy były trudne, wiemy to z historii. Przyszedł rok 53, kiedy wydawało się, że już wszystko będzie się kończyło, że wszystko zamykają, zabierają Kościołowi. Prymas Wyszyński powiedział wtedy takie zdanie: znalazłem dłonie, w których można ubezpieczyć Kościół i naród. Wszystko postawiłem na Maryję. To był może taki początek tej jego maryjnej drogi prymasowskiej. Podczas swojego uwięzienia przeżył to oczekiwanie naszej ojczyzny na 300-lecie ślubów króla Jana Kazimierza. I już wcześniej, przed więzieniem, wiedział, że potrzebny jest jakiś akt odnowienia tych ślubów, przypomnienia ich, ale właśnie nie tylko przypomnienia, ale też tej pełnej realizacji, bo one, te śluby królewskie, do końca nie były zrealizowane. Tymczasem znajdował się w więzieniu.
i długo walczył ze sobą, czy to on powinien napisać nowy tekst ślubów. W końcu zdecydował się. Tekst ten powstał w ciągu jednej nocy. To znaczy, że ksiądz prymas miał go już przygotowanego w swoim sercu, w swojej duszy, nosił go w sobie i tylko potrzebował krótkiego czasu, żeby przelać go na papier. Wydawało się w pewnym momencie, że ksiądz prymas już będzie wolny i że 26 sierpnia będzie być może mógł sam te śluby złożyć. Życie pokazało, że było inaczej. Ksiądz prymas martwił się, kto je złoży, czy pozwolą biskupowi złożyć. Nawet przekazał taką informację, że gdyby ksiądz biskup nie mógł, żeby to zrobił ojciec generał Paulinów, gdyby on nie mógł, to ojciec przeor, a gdyby już żaden z Paulinów nie mógł tego zrobić, żeby przynajmniej Kuchcik Jasnogórski odczytał te śluby. Najważniejsze, żeby śluby zostały złożone. Jesteśmy w pokoju pani Marysi Okońskiej, która tutaj mieszkała prawie do śmierci, dlatego że zmarła na Jasnej Górze. Jako pracownice sekretariatu mogłyśmy nieraz wyjeżdżać z księdzem prymasem do Rzymu i tam pracować. Byłyśmy w tym czasie, kiedy był wybór Jana Pawła II. Jesteśmy na placu wśród rozradowanego tłumu, który oczekuje na biały dymek, który oznajmi, że mamy papieża, habemus papam. Za chwilę już w lodży pojawia się kardynał i ogłasza habemus papam. Wszyscy zdumieni. Kto? Karlum Wojtyła. Włoszki, które stały obok nas, pytają. Kto to? Kto to? My odpowiadamy. Polak. Więc tłum niesamowity. Radość, hałas, wszyscy się cieszą. Za chwilę ukazuje się papież, widzimy również księdza prymasa w otoczeniu jego. Papież przemawia do tłumu, który czeka na jego słowo. Wszyscy się cieszą, że mamy papieża. Po powrocie z konklawy ksiądz prymas wraca do instytutu na Pietro Cavallini i mówi tylko jedno. Nic do mnie nie mówcie, bo będę łkał. Był tak przerażony, był tak zmęczony. Ale już po południu był gotowy napisać przemówienie do Radia Watykańskiego po wyborze Jana Pawła II. I wtedy te słowa, góralu czy ci nie żal opuszczać ziemię ojczystą. Wszystkie byłyśmy bardzo tym wzruszone. Ja oczywiście musiałam to przemówienie przepisać, Marysia musiała adiustować i po południu już Radio Watykańskie nagrywało jego przemówienie. Była wielka przyjaźń między ojcem naszym, bo tak mówiliśmy do księdza prymasa ojciec, a ojcem świętym Janem Pawłem II. Ksiądz prymas śledził każdy jego krok, każdą jego duszpasterską wystąpienie na całym świecie. Jak wyjeżdżał, to pytał, kiedy Ojciec Święty wyjeżdża, a jak wracał, o jak to dobrze, że już wrócił. Nic się nie stało. Zawsze się cieszył. Ojciec Święty, kiedy dowiedział się, że ksiądz prymas już bardzo choruje, 3 maja zadzwonił telefonem do księdza prymasa. Nie mogłem sobie odmówić w tym dniu spotkania z Polską przez telefon. Ksiądz prymas wtedy już był bardzo chory. Opowiedział Ojcu Świętemu o swojej chorobie. Jeszcze wtedy miał nadzieję, że
pojedzie do Rzymu na oddanie świata, które miało się odbyć 7 czerwca. Ale niestety do tego nie doszło. O zamachu ksiądz prymas dowiedział się 14 maja, dlatego że nikt nie miał odwagi księdzu prymasowi powiedzieć, że był zamach na Ojca Świętego. Ale już 14 mogłyśmy powiedzieć, że Ojciec Święty jest po zamachu, ale wszystko dobrze. Już jest po operacji, Ojciec Święty będzie żył. Wtedy ksiądz prymas mówi tak. Dajcie magnetofon, będę mówił do warszawian. Tego samego dnia, po południu była msza święta u świętej Anny, na placu zebrał się ogromny tłum. Wszyscy czekali na słowo księdza prymasa. Ksiądz prymas wtedy powiedział tak. Jan Paweł II stanął wśród największych heroldów pokoju i miłości. I dlatego to nie podobało się mocarzom ciemności. I musieli w straszny sposób ugodzić papieża. I wtedy dodał. Wszystkie modlitwy heroiczne, które zanosiliście za mnie, razem ze mną zanosimy do Matki Najświętszej, żeby wróciła zdrowie Ojcu Świętemu. On musi żyć. Jemu ruść nam się umniejszać. I wtedy oddał życie swoje za Ojca Świętego. Już wtedy tylko się modlił. Jeszcze w czasie choroby Ojciec Święty mówił do otoczenia. Czułem, jak ten wielki mocarz odchodzi. 25 maja telefon z Rzymu, już po 12 dniach po zamachu, do księdza prymasa. Ksiądz prymas już wtedy bardzo słabym głosem mówi: łączy nas cierpienie. Między nami jest Matka Najświętsza. To jest nasza siła. I prosił o błogosławieństwo. Całuję Twoje stopy. Błogosław, błogosław. Kilkakrotnie powtarzał. Błogosław. I wtedy widocznie usłyszał głos papieża, bo mówił amen, amen, amen. Było to wielkie przeżycie dla księdza prymasa, bo były to już ostatnie dni, 3 dni przed śmiercią. 28 maja o godzinie 4:40 stanęło serce prymasa. Ksiądz prymas odchodzi. Otoczony jest domownikami, kapłanami, a w kaplicy, która przylega do pokoju księdza prymasa, jest nieustanna modlitwa i ona wspiera księdza prymasa. Kiedy nastąpiła agonia, do ręki włożono mu gromnicę i wśród modlitwy, którą prowadził sekretarz ksiądz Bronisław Piasecki, ksiądz prymas odchodzi. Za 3 dni jest pogrzeb. Ojciec Święty przemawia przez swojego sekretarza Casalorego, który żegna Ojca Świętego, nazywając go prymasem tysiąclecia. Jesteśmy na pogrzebie. Tłumy niesamowite, nieprzeliczone. Kiedy kondukt dochodzi do kolumny króla Zygmunta, na barki trumnę przejmuje Solidarność. I wtedy rozlega się Boże coś Polskę. I wśród tej pieśni zostaje wniesiona trumna do katedry i do podziemi.